jest nasz tramwaj. Jakiś dziwny ten tramwaj. To specjalny tramwaj. Chodźmy, wsiadamy. Dziadku, dokąd idziemy? Słuchaj, to jest niespodzianka. Skasować bilety? Tym razem nie musimy. Możemy jechać na gapę. Martwiłeś się o bilety. Zaczeka ładna pamiątka. Witam serdecznie Państwa na pokładzie naszego zielonego tramwaju. Chciałbym powiedzieć parę słów o skrócie FSC, czyli Forest Stewardship Council. Jest to największa międzynarodowa organizacja stojąca na straży odpowiedzialnej gospodarki leśnej, która działa aż w 50 krajach na całym świecie. Dziadku, co to znaczy spełnienie wysokich standardów społecznych i przyrodniczych? Zaraz Wam wytłumaczę. Certyfikat FSC gwarantuje, że drewno zostało pozyskane z obszarów, na których prowadzona jest odpowiedzialna gospodarka leśna, czyli taka, która pozwala na zachowanie bioróżnorodności i obejmuje ochroną najcenniejsze elementy przyrody, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej. Bo dzisiaj już wiemy, że skuteczna ochrona lasów powinna skupiać się nie tylko na drzewach, ale i na tysiącach gatunków roślin i zwierząt, które wśród tych drzew znajdują swój dom. Podstawą FSC jest dążenie do osiągnięcia równowagi pomiędzy przyrodniczą, społeczną i ekonomiczną stroną gospodarki leśnej. Lasy Państwowe przystąpiły do certyfikacji w systemie FSC w 2002 roku. Certyfikaty potwierdzają, że gospodarka leśna w lasach państwowych prowadzona jest zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, poszanowania wartości lokalnej ludności oraz z wykorzystaniem zasad ekonomicznej gospodarki leśnej. Posiadanie certyfikatu przez Lasy Państwowe oznacza, że w ramach gospodarki leśnej funkcje ekologiczne są utrzymywane na tym samym poziomie, odtwarzane lub powiększane poprzez ochronę gatunkową rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ochronę obszarów o szczególnej wartości przyrodniczej i społecznej. Nie wprowadza się obcych gatunków roślin, zwłaszcza modyfikowanych genetycznie. Firmy, które wykorzystują surowiec, czyli drewno z certyfikatem FSC, dbają o lasy, ponieważ promują ten typ gospodarki. Są świadome, że tylko odpowiedzialna, a nie rabunkowa gospodarka jest na dłuższą metę korzystna dla nich i społeczeństwa. Odpowiedzialna gospodarka leśna polega między innymi na tym, że pozostawiamy w lasach certyfikowanych martwe drewno, żeby się w sposób naturalny rozłożyło. A co to jest to martwe drewno? A jak myślisz? Może uschłe drzewa. Owszem, ale mogą to być również pniaki pozostałe po wyrębie, opadłe gałęzie albo drzewa, które wywrócił wiatr. Kiedyś w lasach gospodarczych martwego drewna praktycznie nie było. Dziś to się zmieniło, ale w dalszym ciągu wiele osób odwiedzających las jest zaskoczony takim widokiem. Wręcz są oburzone, bo uważają to za marnotrawstwo lub niedbalstwo. Oczywiście są w błędzie. Naturalny las to piękne, zdrowe drzewa, ale obok nich takie, które zakończyły swoje życie. Suche, połamane, jeszcze stojące lub przewrócone. Drzewa zaczynają wtedy żyć drugim, innym, równie pięknym życiem. Z pozoru nic się tutaj nie dzieje, kawałek obmarłego drewna. Jednak nic bardziej mylnego. Proszę zobaczyć. Otwory, żyjątka, porosty. Jak odsuniemy tutaj, jest mnóstwo życia. Widzimy tutaj mrówki i widzimy również żery innych owadów. Ale zwracam uwagę jeszcze tutaj na te mchy, które się tutaj pojawiają. To są mchy, które dają początek życia. Tutaj występuje takie zjawisko sukcesji, czyli powolny proces przywracania życia w lesie. To samo się dzieje na dużych obszarach, dzieje się na powierzchniach zrębowych, gdzie las został całkowicie wycięty i powstaje tam nowe życie. Leśnicy sadzą drzewa, ale jednocześnie pomaga im też przyroda. Tak jak tutaj za mną są odnowienia naturalne. To jest pozostawione po to, takie kępy drzew, żeby z tych starych
nasiona wysypały się i wyrósł nowy, silny las. Tutaj mamy właśnie to życie biologiczne takie bogate, takie silne, gdzie przyroda wraz z leśnikiem pokazuje nam, jak możemy praktycznie funkcjonować w lesie. I tutaj dla nas, dla leśników z polskich lasów, pojęcie zrównoważonego rozwoju nie jest takim sloganem, ale jest praktyką, jest codzienną naszą pracą. Zapraszam serdecznie do przejazdu darmowym tramwajem. Bądźmy eko, to nic nie kosztuje. Wystarczy wybierać produkty w opakowaniach z certyfikatem FSC. Ten znak wpływa na środowisko, a nie na cenę. Nie zapominaj go. Wiecie, gdzie jesteśmy? Ja wiem. To Pola Mokotowskie, niedaleko mieszka babcia Jadzia. No, ale zwykle jest to mniej ludzi. Tak, ale dzisiaj jest festyn z okazji Dnia Ziemi pod hasłem Zmieniaj nawyki, nie klimat. A czy wy wiecie, że obchody Dnia Ziemi mają ponad 40-letnią tradycję? Nie. To już wiecie. A dokładnie to w lutym 1971 roku ówczesny sekretarz generalny ONZ podpisał proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. W momencie, kiedy słońce przechodzi w gwiazdozbiór Barana, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozbrzmiewa dzwon pokoju. Niezależnie od tego, w 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi. O, dziadku, zobacz, logo FSC. A czy ty wiesz, co oznacza takie logo? Że kartonik został wyprodukowany z surowca pochodzącego z lasu, który otrzymał certyfikat FSC. Zgadza się. I takie logo możemy znaleźć nie tylko na kartonikach do mleka albo do soków, jak również na innych produktach wykonanych z drewna, na przykład meblach albo ryzach papieru do komputera. Dziadku? W jaki sposób kartoniki chronią klimat? Spróbuję ci to jakoś wytłumaczyć. Dzień dobry Państwu. Tak słyszałem właśnie, że padło ciekawe pytanie. Pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Kartoniki przyczyniają się do ochrony klimatu, ponieważ pochodzą z surowca odnawialnego. Jeżeli ten surowiec odnawialny jest w sposób odpowiedzialny zarządzany, ta gospodarka leśna, to wówczas nie wykorzystujemy go jednokrotnie, tylko wielokrotnie. Czyli cały czas sadzimy nowe drzewa, ścinamy te drzewa, znowu sadzimy nowe drzewa. Czyli cykl życia produktu jest bardzo korzystny w przypadku kartonika. Ponadto kartonik nadaje się świetnie do recyklingu i w zeszłym roku podano 8 tysięcy ton. Czy to znaczy, że to są opakowania ekologiczne? Można powiedzieć, że są to opakowania ekologiczne, bo tak jak już wspomniałem, właśnie pochodzi z surowca odnawialnego, a ponadto właśnie nadaje się świetnie do recyklingu. No i taka ciekawostka, w przypadku kartoników właśnie, ten bilans właśnie transportowy jest o wiele korzystniejszy niż w przypadku innych opakowań, bo te inne opakowania są cięższe i one nie są w roli, tak? Tylko trzeba je wyprodukować, a więc w przypadku innych opakowań wiezie się po prostu puste opakowania, a tutaj się nie przywozi powietrza, bo się przywozi rolę. I do wyprodukowania 2 milionów opakowań wystarczy właśnie 2 role i 1 ciężarówkę. Kiedyś produkty mleczarskie były pakowane w opakowania szklane. Na dzień dzisiejszy 90% produktów nalewanych jest w opakowania wielowarstwowe. Aby nadawać się do najróżniejszych produktów, nie składają się one tylko z jednego materiału pakowego, lecz złożone są z wielu komponentów w formie warstwowej. Materiał zespolony składa się w około 70% z kartonu, pozostałą część stanowi polietylen, aluminium i zewnętrzna warstwa nadruku. Zaletą opakowań wielowarstwowych jest na pewno duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na związki chemiczne, odporność na działanie drobnoustroju oraz na działanie wody, a ich mała masa powoduje, że są łatwiejsze i ekonomiczniejsze w transporcie. Obecnie dzięki recyklingowi tych opakowań pozostają one praktycznie bez wad. Thank you.
Słuchajcie, zdarza się, że odpady, a w zasadzie materiały wtórne, wykorzystywane są przez artystów jako tworzywo do dzieł. Ale ich cykl życia powinien wyglądać zgoła inaczej. Wiemy, co to jest certyfikowany las. Wiemy, co nam zapewnia certyfikowany producent. Następnie wiemy, czego możemy się spodziewać po certyfikowanym produkcie. I zostaje nam jeszcze... Recykling. Tak jest. Zostaje nam jeszcze recykling. Aby kartonik otrzymał swoje drugie życie, musi przede wszystkim zostać selektywnie zebrany, czyli trafić do odpowiedniego pojemnika lub worka przeznaczonego na tego typu odpady. Najczęściej jest zbierany łącznie z tworzywami sztucznymi lub papierem. Potem trafia do sortowni. Tu cała ta selektywnie zebrana mieszanka jest rozdzielana oddzielnie plastik, papier i nasze kartoniki. Nie tylko ręcznie, ale i za pomocą tak zwanych sorterów optopneumatycznych, które widząc na przykład kartonik, wydmuchują go w odpowiednim kierunku. Sprasowane kartoniki czekają na składowisku. Następny etap to papiernia, gdzie odzyskuje się wartościową celulozę i przetwarza na przykład na tekturę. Pierwszy idą na słońce i ona będzie wtedy zbierać trochę promienia słońca. Czy się dzieje? Prawie zero. Prawie zero. O, to najpierw mamy właśnie wskaźnik pomiaru tego prądu. Dziadku! Czyli gdy kupujemy kartoniki lub inne produkty z certyfikatem FSC, to znaczy, że chronimy las? Można tak powiedzieć. No, mamy wtedy gwarancję, że drewno użyte do jej produkcji zostało pozyskane legalnie. To takie ważne? Bardzo. Ponieważ odpowiedzialni leśnicy, wycinając las, w to miejsce wsadzają młody. A ci, którzy robią to nielegalnie, tylko wycinają, przy okazji niszcząc ekosystem. Wyobraźcie sobie, że w przeciągu tylko jednej minuty z kuli ziemskiej znika las o powierzchni 36 boisk piłkarskich. A przez 50 lat, czyli mniej więcej tyle, ile żyją wasi rodzice, zniknęło połowa lasów z kuli ziemskiej. Ale nie martwcie się, teraz wszystko już w waszych rękach. Chodźcie, babcia czeka z obiadem.